Fakty są porażające. Wydarzenia, które za chwilę przedstawimy w naszym reportażu, mają tak niecodzienny charakter, że kilka stacji telewizyjnych odmówiło emisji materiału. Być może dlatego, że mamy w tej sprawie do czynienia z wrogim, wręcz przestępczym działaniem organów państwa. A nie zastanawiacie, skąd na to wzięli? Nie. Nasz inwestor niecierpliwi się. Mówi, że nie może czekać w nieskończoność. Rozumiesz, ministerstwo oficjalnie z tym nie może mieć nic wspólnego. Tak, dobrze mnie pan słyszy, jutro. Policja, policja, policja na ziemię! Stawiam panu zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej. Puśćmy! Ona jest czurny, kurwa! Ten wykup menedżerski radiometu właściwie to nie jest nielegalne. Dowodami nie pan się nie martwi. Wiesz, jakby tutaj tak pogrzebać, to znalazłoby się trochę gnoju. Dlaczego nie mówi pan prawdy? Proszę pana, radzę się w to nie mieszać. Ci drani, którzy nam to zrobili, muszą za to zapłacić. Musimy to ujawnić i działać razem. Prawie 100% akcji Navaru jest w naszych rękach. Zdaje się, że odwaliliśmy kawał niezłej roboty.